Adam, dzisiaj ze specjalnym gościem. Pytanie do ciebie. Jaki mecz lub sytuacja najbardziej utkwiła ci w pamięci z tego sezonu i dlaczego? Znaczy, to może podsumuję sezon, jak te kilkanaście innych minął bardzo szybko i tak szczerze mówiąc, to jak wczoraj usiadłem, to sobie właśnie pomyślałem, że bardzo, bardzo szybko nam to minęło i sporo rzeczy się wydarzyło. Zagraliśmy kilkadziesiąt meczów i teraz to podchwytliwe pytanie, które jest najbardziej pamiętne. Wygrany, ale to nie wyróżniałbym jednego, ale po prostu wszystkie zwycięstwa, bo jak wiadomo, nie przychodziły nam one łatwo. Zdarzały się, że tak powiem, na trzy mecze jedno zwycięstwo. Średnio, także każde jedno zwycięstwo było, powiedzmy, wyjątkowe i czekaliśmy na nie, trenowaliśmy i przygotowaliśmy się do tego i także te wszystkie zwycięstwa, które odnieśliśmy, to dosyć dobrze pamiętam. No i generalnie cały sezon, tak jak mówię, minął szybko i wszyscy skończyli w miarę w zdrowiu, ale faktycznie chcielibyśmy może troszeczkę, żeby ten sezon był może troszeczkę bardziej udany dla nas. Czego nowego nauczyłeś się w tym sezonie jako człowiek i jako zawodnik? Potwierdziło się to, że kilkanaście sezonów w mojej karierze, kilkunastu trenerów, w tym roku Krzysiu Szubarga, kolega z boiska, nagle staje się trenerem, także potwierdza się to, że człowiek, koszykarz, sportowiec jest się w stanie dostosować do każdej sytuacji. No i to była taka wyjątkowa, myślę, chwila, bo z Krzysiem grałem na boisku razem kilka lat temu ładnych i cieszę się, że mogłem być świadkiem jego początku kariery trenerskiej. Gdybyś miał szansę powtórzenia jednego z meczów z minionego sezonu, jaki mecz by to był? We Włocławku, aż się sam zdziwiłem, miałem 7 zbiórek w ataku. To jest jakaś taka nawet całkiem niezła cyfra. No i w Włocławku, mimo tego, że przegraliśmy, te mecze w tej atmosferze faktycznie odbywają się naprawdę ciekawie. U nas udało nam się z nimi wygrać. Na wyjeździe niestety nie, ale cała atmosfera i generalnie cała otoczka tego meczu we Włocławku jest taka, że zostaje w pamięci. Także klub, który znalazł się, powiedzmy, w takiej troszeczkę sytuacji w zeszłym sezonie, powstał, że tak powiem, na nowo, nowi ludzie go zaczęli tworzyć. Działo się to wszystko w bardzo szybkim tempie, czasie, także fajnie, bo się okazało, że na przykład Mateusz Żołnierewicz jest w stanie zorganizować cały byt klubów w niecały, powiedzmy, miesiąc. Także tutaj wielkie, myślę, uznania i zasługi. Tak jak mówię, wspomniałem wcześniej, trener Szubarga też w nowej roli. Ja z Wołkiem w roli bardzo doświadczonych zawodników. Cieszę się, że udało nam się też zakończyć ten sezon w miarę dobrze indywidualnie. Też przede wszystkim w to, że zostaliśmy tutaj w klubie i że skończyliśmy ten sezon w zdrowiu. Także no, dużo, dużo było niewiadomych. Wszystko się skończyło, myślę, całkiem nieźle. I patrzę optymistycznie w przyszłość i wierzę, że następny sezon już będzie mniej szalony na początku, a bardziej udany w dokonaniu, że tak powiem, zwycięstw.